Cześć, tutaj Hilpitero i witam was w kolejnym odcinku przewidywanych ratingów w Ekstraklasie w FIFA 17. Oczywiście ta seria powstaje też dzięki wam, bo piszecie w komentarzach, kogo chcielibyście w tej serii zobaczyć. Prawdopodobnie to jest przedostatni odcinek. Dlaczego przedostatni? No czekam na te ewentualne transfery do polskiej ligi i ewentualnie jeszcze jakieś tam podpowiedzi z waszej strony dotyczące innych zawodników, no bo nie jestem w stanie w pełni ocenić na przykład piłkarzy Arki czy Wisły Płock, gdyż nie widziałem większości tych zawodników w pierwszej lidze, więc nie wiem, na co ich stać. No i dlatego nie jestem na 100% przygotowany i gotowy, żeby tych piłkarzy ocenić. Zaczynamy ten odcinek od Jacka Góralskiego, który FIFA 16 rozpoczął z ratingiem 65. Przez czas trwania FIFA oczywiście zmieniła mu się pozycja, wzrosły mu atrybuty, gdyż ten zawodnik zanotował fantastyczny start. Jako zawodnik przychodzący z pierwszej ligi właściwie wziął w garść cały środek pola Ekstraklasy i bił rekordy przechwytów, bił rekordy ocen meczowych i ogólnie runda jesienna poprzedniego sezonu należała właśnie do niego. Wiosną stracił troszkę formę, stracił też zaufanie trenera Probierza i teraz też ten sezon rozpoczął troszkę gorzej, ale wydaje mi się, że tak czy siak poprzedni sezon był jak na niego bardzo dobry, dlatego dla niego daje plus 5 do overalla. Milos Krasić, i tu dostajemy minus 1 do overalla. Ogólnie w tej serii nie chcę zbyt dużo dawać downgrade'ów. Krasić dostaje upgrade statystyk, ale downgrade oceny ogólnej, gdyż zmieniamy mu pozycję. Zastanawiałem się, czy nie dać mu czasem jeszcze pozycji środkowego pomocnika, gdyż czasem i na tej pozycji grał, a nawet w większości, ale wtedy jeszcze niżej musiałbym go ocenić. Prawdopodobnie gdzieś na 68-69, dlatego nie chciałem mu aż tak drastycznie zniżać tego overalla i dlatego Serb w nowej FIFA moim zdaniem będzie miał około 70 oceny ogólnej. Arkadiusz Malasz, czyli jeden z niewielu plusów Legii w obecnym starcie sezonu, jeden z niewielu zawodników, o których nie można powiedzieć złego słowa na początku tej kampanii. W poprzednim sezonie też sporo punktów Legii Warszawa uratował, to czołówka bramkarzy w naszej lidze, dlatego ocena około 67 moim zdaniem dla niego jest jak najbardziej zasłużona. Rafał Murawski to z kolei jeden z czołowych pomocników poprzedniego sezonu i też kolejno dostaje plus 3 do overalla. Moim zdaniem ten zawodnik teraz by się przydał bardzo, bardzo Lechowi Poznań, o wiele bardziej niż Tetech, o wiele bardziej niż Trałka. No, zdarzyła się taka niesubordynacja Rafała Murawskiego i Ślusarskiego, którzy zostali potem odsunięci od gry w Lechu Poznań. Ślusarski poszedł do niższych lig, no, z wiadomych względów, a Murawski trafił do Pogoni Szczecin, gdzie mimo już takiego wieku, no, jakiego ma, i to nadal potrafi wymiatać jak za dawnych lat. No i taki zawodnik, tak jak mówię, Lechowi by się teraz bardzo przydał, ale go nie mają. Muszą się użerać z Trałką i z Tetechem. Flavio Hojszał. Tutaj akurat nie otrzymujemy ani downgrade'u, ani upgrade'u, jeżeli chodzi o overall, ale statystyki poszły w górę. Znaczy tutaj można jeszcze dać mu plus 1 do overalla, jeżeli ten gracz będzie prawym pomocnikiem w nowej FIFA, ale biorąc pod uwagę, że dosyć sporo grał na ataku, to w FIFA 17 powinien dostać kartę napastnika. Mówię, jeżeli dostanie kartę pomocnika, to zapewne jego overall będzie o 1 wyższy, ale ja w tym notowaniu dałem mu kartę jednak snajpera, no i właśnie Flavio jako jedyny w ostatnich latach złoty zawodnik z informem w Ekstraklasie taki overall moim zdaniem otrzyma. Martin Polaczek. No w FIFA 16 znałem go głównie dlatego, że to był najsilniejszy bramkarz w całej FIFA. Miał zaledwie 58 overalla, był rezerwowym bramkarzem Zagłębia, ale potem się do tego pierwszego składu kosztem Forenza, który wtedy dostał czerwoną kartkę, się przebił. No i zaliczył naprawdę nie najgorszy sezon, oczywiście najlepsze czasy zanotował na początku tego sezonu, ale jako że to się nie zalicza do FIFA 17, to dlatego dostaje tylko na razie 64 overalla i brązową kartę. Chociaż to i tak, jak na polską ligę, jest bardzo przyzwoity overall. Kamil Sylwestrzak, były kapitan Korony Kielce, zagrał w poprzedniej kampanii naprawdę niezłe zawody, naprawdę niezły sezon. I dlatego z tego powodu dostaje on kartę plus 4 do overalla, a zarazem 67 na srebrnej karcie Wisły Płock w FIFA 17. I teraz przyszła pora na główną część tego odcinka, gdyż w tym odcinku głównie skupiłem się na zawodnikach, którzy karty w poprzedniej FIFA nie mieli. Pierwszym z nich
jest Kamil Dryga z powrót do Ekstraklasy po roku przerwy, bo oczywiście poprzednio w Ekstraklasie grał w barwach Zawiszy, a Drygas trafi do Pogoni Szczecin i będzie tutaj odbudowywał swoją reputację. No swojego czasu jeszcze jak w Zawiszy w Ekstraklasie grał Kamil Drygas, to określało się go jako czołowego środkowego pomocnika, no teraz musi tą formę odbudować i ponownie zapracować na zaufanie kibiców, trenerów, a być może na lepszy transfer do lepszego zespołu. Maciej Górski to oczywiście zawodnik Jagiellonii, to jest jeden z tych niewielu zawodników, którzy z pierwszej ligi trafili do Ekstraklasy w tym sezonie, bo tego zawodnika mogę oglądać na murawie, wiem na co go stać, wiem, że był dosyć bramkostrzelnym piłkarzem, kiedy grał jeszcze w Chorobrym Głogów, dlatego z tego miejsca jestem pewny, że karta 61 jak najbardziej dla Górskiego odpowiada. Jose Kante, a to jest historia, która jest dosyć ciekawa, bo trafiając do Górnika Zabrze, otrzymał on overall w karierze 58 i nagle ni z gruszki, ni z pietruszki otrzymał upgrade do 64. Mimo tego, że nie strzelił żadnej bramki, przypomnijmy, że dopiero pierwszą bramkę strzelił nie tak dawno w meczu z Ruchem Chorzów, no i dostał ten upgrade do 64. No i za co? Ja w ogóle zastanawiałem się, czy czasem mu nie dać poniżej 60, no ale stwierdzam, że ten zawodnik tam swoje w karierze pokopał, tam aż taki tragiczny nie jest, więc 61 powinno być w miarę okej. Marian Kelemen powraca do Ekstraklasy po kilkunastu miesiącach przerwy. Były zawodnik Śląska, teraz w barwach Jagiellonii. Od razu pokazuje, dlaczego kiedyś był czołowym bramkarzem Ekstraklasy, kiedy Śląsk zdobywał Mistrzostwo Polski, no bo teraz, kiedy Jagiellonia wygrywała bardzo ładnie mecze, to Kelemen był jedną z tych najważniejszych postaci. Lądował w jedenastkach kolejki, zaliczał niezwykłe parady, poprawił w Jagiellonii grę nogami, jeżeli chodzi o to rozegranie od tyłu, bo Drągowski aż taki dobry w tym aspekcie gry nie był. Teraz wydaje się, że jeżeli bramkarz ma rozgrywać akcję od tyłu, to w przypadku Kelemena jest to o wiele lepsza opcja niż w przypadku Drągowskiego. No i Kelemen powraca z ratingiem, moim zdaniem, 66. Aleksandar Kowacewicz, ten świetny zawodnik, który w FIFA 16 ma 38 longshotów, strzelił ostatnio bramkę w meczu z Jagiellonią z dystansu. Kto by się spodziewał, że FIFA jest aż tak realnie nastawiona na piłkarzy Ekstraklasy. Tak jest, hura. No tak, Serb w FIFA 16 karty nie miał, więc w FIFA 17 oczywiście musiał dostać. I moim zdaniem 66 overalla dla niego będzie oceną sprawiedliwą. Będzie to zawodnik, no jak widzicie sami, dosyć zrównoważony, ale czy dobry, to musicie już sprawdzić sami w nowej FIFA. Radosław Majewski, kolejny powrót do Ekstraklasy po Kelemenie, po Drygasie. Wraca również i Radek Majewski, on akurat grał w Anglii, potem wylądował bodajże na Cyprze, też zaliczył epizod w Grecji i teraz ponownie będzie reprezentował ekstraklasowy zespół, tym razem to jest Lech Poznań. Oczywiście nie można oczekiwać, że dostanie zbyt wygórowaną kartę, gdyż ostatnie lata w jego przygodzie z piłką nie były zbytnio udane i 69 to powinien być taki maks, jeżeli chodzi o kartę dla byłego zawodnika Gorlino oraz Polonii Warszawa. Marcus da Silva Vinicius, czy tam po prostu Marcus, czy Marcus Vinicius, jak chcecie, tak możecie go nazwać, to jest zawodnik Arki Gdynia. No, znam go z tego, że niegdyś był łączony z Jagiellonią. Wiem, że to jest napastnik, też równo skrzydłowy, jeden z najlepszych zawodników Arki obecnie i dlatego właśnie jako jego jedynego mogę w miarę ocenić i dać mu kartę 64 overalla na prawym skrzydle dla brazylijskiego zawodnika Gdynian. Marco Paixão, kolejny również, powrót do Ekstraklasy po roku przerwy, nie było go w FIFA 16, teraz wyląduje w FIFA 17, no też ten jego ostatni okres gry poza Lechią nie był zbyt kolorowy, kiedy reprezentował oczywiście barwy Sparty Praga, powrócił do Polski szukać tej formy, którą prezentował w Śląsku, kiedy on był tym lepszym bratem. Obecnie to Flavio prezentuje się lepiej od Marco, ale Marco też tej najgorszej karty dla siebie nie dostanie, bo 69 to aż tak tragicznie jak na portugalskiego napastnika nie jest. Mateusz Zachara, kolejny powrót, no wszyscy powracają, mało tych zawodników, którzy znikąd pojawili się w Ekstraklasie. Zachara wraca po tym, jak grał w Chinach, potem miał ciężką kontuzję, pozostawał bez klubu, teraz podpisał kontrakt z Wisłą Kraków i będzie szukał tutaj ponownie odbudowy formy tej
formy, którą prezentował w Górniku Zabrze, kiedy strzelał bramkę za bramką, kiedy Górnikiem Zabrze dowodził Adam Nawałka. I to było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek przewidywanych ratingów Ekstraklasy. Tak jak mówiłem, planuję jeszcze jeden odcinek, tylko zależy to wszystko od Was, kogo zaprezentujecie. Oczywiście musicie napisać mi, kto to jest, a jeżeli to jest zawodnik, czy to Wisły Płock, czy to Arki Gdynia, to musicie napisać mi konkretnie, jakim Waszym zdaniem powinien mieć ten zawodnik overall. Dobra, okej, rozumiemy się. Dziękuję wszystkim za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, najpis, out.